Trochę skłamałem, nie umiem wylewać łez. Mam z tym wielki problem. Ja płaczę, ale, ale nie lecą mi łzy. W sensie ja jestem zdruzgotany, ja potrafię być, yy, no właśnie po tym jak w nieuczciwy sposób, znaczy ja tak twierdzę, tak? Ty nie musisz w to wierzyć, bo nikt nie musi wierzyć w moje oświadczenia, tak. Tak. dopóki nie przedstawię dowodów. Dowody przedstawię w sądzie, ale za dwa lata albo trzy, albo nie wiadomo mhm, ile. Mhm, Natomiast ta bezsilność jest, ta, jest tak upokarzająca, no ja rzeczywiście musiałem się leczyć, żeby żeby wyjść z tego, z tego poczucia zniszczenia, najbardziej mnie dotknęło w tym wszystkim. Ten, najbardziej mnie dotknął zawód yy, związany z, z niewdzięcznością ludzi i z, z taką niestałością w uczuciach. To czego życzyć tym Nejmanom teraz, yy, Małgorzatowi i Andrzejowi? Hmm, moim zdaniem zaufania społecznego, jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało. My nie jesteśmy wielbłądami i my hmm. ciężko charujemy. Andrzej Sołtysik, zapraszam. Andrzejki 2024. Zrobimy sobie, drodzy państwo, z Andrzejem Neymanem. Świeczki masz, klucze, wszystko. Ta, tak jest. A właśnie, powróżymy sobie, bo potrzebna ci jest przyszłość najbliższa, drogi przyjacielu. Tak. Po pierwsze, zaraz będziesz po 50. Po drugie, pewien etap w twoim życiu się skończył. Myślę o dyrektorowaniu w Teatrze Kwadrat, ale po trzecie, wiem skąd inną, że nie spoczniemy, nim dojdziemy, że będziesz jeszcze coś próbował i działał, więc te rzeczy mnie interesują. Ale najpierw chciałbym właśnie. menu. Państwo, dwóch Andrzejów się spotyka. Ja zawsze odczuwam bliskość, to jest naturalna bliskość do kogoś, to ma na imię tak. Andrzej, prawda? Od razu. Tak, tak? szczególnie no. po tej piosence teraz, wiesz, Andrzej. Eju, eju. Ty myślisz, że to, ja to ja tobie? jestem dumny, bo ja kiedyś wiesz, ja jestem, jak byłem w szkole jeszcze, w liceum, to taki, mówię ten, sobie, ten Andrzej, takie staroświeckie to imię, imię. Tak, no. Trochę się wstydziłem tego Andrzeja, wiesz, no. takie, jak miałem też lat 15, 16, 17, no. potem to już po prostu kompletnie no. nie zwracałem na to uwagi. Ale teraz to jestem dumny po No dobrze, a wtedy nie posiłkowałeś się kmicisem? Wiesz, nie, nie pomaga. Nie, nie pomagał. Bo ja na tym oparłem swoją, swoją postawę w podstawówce i później. Tak, wiesz. ale tam on był Jamie, Jędruś. Jędruś, Jędruś tak. ran. właśnie ja. niegodna, tak. No, troszeczkę to pomagały w momencie, jak oglądałem. To jest, no. wiesz, troszkę jak, jak bierzesz psychotropy na, tak. na depresję, one pomagają Dobra. przez chwilę, mhm. a potem znowu jesteś Andrzejem. Nie? A Andrzej Dąbrowski, Do zakochania jeden krok? Nie, teraz nie. już jest nie, znaczy, aha, mówisz o tamtych czasach jeszcze. No, 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 te, no to jest Andrzej Rosiewicz najwięcej witamin. No. polskie dziewczyny. No. Nie no, próbowałem to sobie jakoś y no. tłumaczyć, ale no nie pomagało specjalnie, Aha. bo zawsze jednak wracałem do szkoły i byłem Andrzej, gdzie w wokół były Piotrki, Pawły i Maćki, nie? Aha. A Andrzej był co, za mało... Męski, za mało twarzy. Chyba był za bardzo sarmacki. Wiesz, mi się tak wydawało, że byłem taki z poprzedniej z od razu. Od razu z wąsem, tak. A Jędruś, Jędrusiu? Jędrek do mnie mówili czasami i lubiłem to. No I lubiłem to. A teraz to w ogóle mówię, że teraz to już w ogóle lubię moje imię. A już Jędrek, jak ktoś do mnie mówi, Grzegorz Wąs do mnie zawsze mówił. Jędrek, bardzo to lubiłem. Teraz Aha. się nie spotykamy, Aha. no bo już nie pracuję w Kwadracie, więc, więc już się z Grzegorzem nie widzę. Ty nie ale... pracujesz, a nie Grzegorz? Nie, Grzegorz pracuje, pracuje jeszcze. Odszedł z etatu, z tego co wiem. Odszedł... Poczekaj, ale zwracał się do ciebie Jędrek od zawsze i, tak, i tak, bez tak. panie Jędrzku, panie dyrektorze. Nie, nie, absolutnie. Tam prawie nikt się nie zwracał do mnie, panie dyrektorze. Ja zresztą, niektórzy mówili do mnie, panie dyrektorze, mimo tego, że ja prosiłem, żeby tego nie robili. To, było, to no. było strasznie dziwne, sytuacje, no bo ja, ja, ja debiutowałem w Kwadracie 25 lat temu, dokładnie. Dokładnie 25? 25 okay. lat temu, tak. No już teraz to no, no. 26 Super. rok leci, ale, no, Super. ale Super. No już nie gram w Kwadracie. Tak, więc... tak, tak ale uznajesz to za debiut w ogóle teatralny? Czy w debiut? Pierwsze, pierwszy no. mój spektakl w teatrze był zagrany w Kwadracie i tam no. spędziłem 24 no. lata, 364 dni życia. Dlatego, że 1 września, przy, 1 września przysługiwała mi premia yy, ta, no, na 25-lecie. To taka no, premia. Yy, nie, nie wiem. No, nie, nie. W pracy jest taka jubileuszowa. A, a, przepraszam, o, dobrze. No. nie chodzisz do pracy. To nie, nie. To, nie. <laughs> premia jubileuszowa, no ale ja 31 sierpnia przestałem pracować w kwadracie, więc o, o godzinę mhm. mi zabrakło, żeby dostać tę premię. No i nie mam tej premii. I, no, i, i nie, nie skorzystałeś. I nie skorzystałem. No, tak blisko, no. so close. Ale jak, naprawdę, jeszcze o 23.59 jako pracownik teatru mogłem sobie pomyśleć, za minutę będzie mi przysługiwała premia, ale mi nie przysługiwała, bo skończyłem pracę. Aha, albo Co praca zrobić? skończyła z tą... e, Poczekaj, rozmawiamy w, o tej sytuacji w sposób luźny, w sposób lekki, nie chcę powiedzieć komediowy, ale to, to nie była komediowa sytuacja, prawda? I dla ciebie tak. życiowo, i, i strukturalnie, i, i też medialnie. Nie, no to, 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 to był koszmar. On, ten koszmar trwa, dlatego że na przykład wyobraź sobie, że e, sprawę cywilną, pozew cywilny przeciwko Gazecie Wyborczej o kłamstwa, które, mhm. których użyła, żeby mnie e, zniszczyć, upokorzyć, jak zwał, tak zwał. Więc ten pozew złożyłem rok mhm. temu a sygnaturę dostałem, uwaga, wczoraj. Aha. Także ja powinienem świętować właściwie. Świętuję, mija <laughs> rok, dostałem sygnaturę sprawy. Więc za jakieś 2-3 lata prawdopodobnie Gazeta Wyborcza będzie musiała mnie przeprosić, ale no wtedy to okay. muszę e, do, najpierw dotrwać do, do tego Drodzy czasu. Państwo, wyjaśnijmy, jeśli pozwolę. Rozmawiamy o sytuacji, w którym mhm. Andrzej ne Neyman, tutaj siedzący, przez naście lat był dyrektorem... Warszawskiego Teatru Kwadrat, instytucji miejskiej podlegającej urzędowi by miasta. Hmm. Dyrektorem zostałeś w wyniku, a swojego własnego pomysłu, b konkursu, c akceptacji, akceptacji wyniku Nie konkursu, nie konkursu. Ja zostałem dyrektorem w zupełnie innych okolicznościach. Teatr Kwadrat był kiedyś na Czackiego, siedziba tak. teatru i myśmy wylecieli z hukiem w związku z jakimiś reorganizacjami reprywatyzacyjnymi. Myśmy wylecieli zostaliśmy 50 osób załogi teatru bez sceny. Mhm. tak Chodziło o siedzibę, I, tak? Tak, tak, i tak, i tak, o siedzibę. I nie wiadomo tak, tak. było, kto ma się tym w ogóle zająć, tym tą masą upadłościową de facto. I, i wtedy, wtedy Jan Kobuszewski, świętej pamięci, e, zaproponował, żeby Młody Neyman, który już wtedy pracował 14 lat, lat na, na stanowisku aktor, e, żeby się zajął i spróbował coś uratować. No i udawało, udało mi się to uratować. A poczekaj, i, i na to Neyman co? Ten, co, co na I ten na to Neyman, Neyman jak usłyszał, że zespół, że zespół się podpisał... Może? Nie, Neyman, Neyman już wtedy prowadził firmę swoją prywatną, Neyman wtedy miał zapędy reżyserskie. Okay. Neyman generalnie do zarządzania miał smykałkę i chęci, tak tylko jest. nie było okazji. Tak, tak. E, I teraz, i wtedy się nagle pojawiła ta okazja, ja mówię: słuchajcie, no, nic nie mamy do stracenia, to jadę w to, no spróbujemy. Okay, okay. Znalazłem siedzibę y, tymczasową w klubie dowództwa garnizonu Warszawa. Biegałem do żołnierzy y, na plac Piłsudskiego, tam załatwiać, prosić, błagać mhm. o, o użyczenie takiej małej scenki. Mhm. Wyremontowaliśmy tę scenkę na dwa lata, czy na półtora roku się tam przytuliśmy. Potem udało się zdobyć y, siedzibę w dawnym, w, w, naj, w dawnym kinie Bajka przy Marszałkowskiej kino, kino, bajka, tak i jest. teraz ten, to, to, to miejsce jest już stałą siedzibą kwadratu, tylko że tam było tak, że no, tryskała woda ze ścian, bo pękały rury. No, tam, tak, tam była mhm. katastrofa. I więc coś ty, jeszcze, naprawdę przecież bajka funkcjonowała. Funkcjonowała jako tylko ten że taki... ówczes, ówcześni mm. właściciele przestali w pewnym momencie płacić rachunki. Nie tylko czynsz, bo to A. dlatego między innymi udało się to, to miejsce przejąć, mm -hmm. bo nie płacili, nie płacili czynszu, więc no, mm -hmm. musieli wylecieć. Mm -hmm. Ale też nie płacili za na przykład ogrzewanie przez zimę i zamarzły rury. I na wiosnę, kiedy my tam weszliśmy, zaczęły te rury rozmarzać, i nagle się okazało, że są popękane. Nie? I normalnie tryskały gejzery w trakcie przedstawienia. Nagle w trakcie przedstawienia na ludzi leci woda z jakiegoś miejsca. Nie? Tak, tak. Przepraszam, pytam o tą bajkę, bo znałem, te, znam ten budynek i znałem to miejsce, jako właśnie funkcjonuje kino, kinoteatr bajka. Tak. I jakieś filmy, spektakle i jakieś tam były I kabareciarze. Tak, tak. Boże, co tam A, tak, kabareciarze tak, tak. wyprawiali, i tam całych spadkobierców kręcono. Przecież tak, wiesz. Tak, przez też... wiele, wiele wiele sezonów i lubiłem tam zaglądać od, od tyłu, od ulicy Szkolnej. Tak, no tam było cudnie, tak. No właśnie, ale, przepraszam... A to Tomek e... Albert przecież robi, też świętej pamięci. Odchodzą, Następne naprawdę. Idź. No. Nie mów mi o Tomku, bo tu Kryszak się rozpłakał, jak padło słowo Albert. No. Nie chcę, żebyś się ty rozpłakał, a, a, a nie ja. Nie, ja już wypłakałem wszystko przez ostatni tak? rok, także Dobra. już nie mam czym. Okej, okay, <laughs> no, no. no właśnie, widzisz, zobacz, nasza rozmowa może być też o tym, że ile łez ma mężczyzna, tak? I czy, y, 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 czy mężczyzna ma prawo... Płakać i wylewać te łzy i się przyznawać do tego publicznie, bo jak już to powiedziałeś. Mówimy w kontekście cały czas teatrywat. No to powiem, że trochę skłamałem, nie umiem wylewać łez, mam z tym wielki problem. Ja płaczę, ale nie lecą mi łzy. W sensie ja jestem zdruzgotany, ja potrafię być no właśnie po tym jak w nieuczciwy sposób, ja tak twierdzę, tak? Ty nie musisz w to wierzyć, bo nikt nie musi wierzyć w moje oświadczenia, dopóki nie przedstawię dowodów. Dowody przedstawię w sądzie, ale za dwa lata albo trzy, albo nie wiadomo ile. Natomiast mhm. ta bezsilność jest, ta, jest tak upokarzająca, mhm. jest tak niszcząca, druzgocąca dla mojej rodziny całej, dlatego, mhm. że, że no ja rzeczywiście musiałem się leczyć, żeby, żeby wyjść z tego, z tego poczucia zniszczenia. Leczyć to nasz znaczy pójść do psychiatry, tak, czy, do, tak. czy do psychoterapeuty? Tak, ja nie miałem wyboru wtedy, bo ja nie byłem w stanie się w ogóle... Sam, sam poszedłeś, czy cię żona pchnęła? Jak to? Yy, yy, nie, ma? nie. Czy sam uznałeś, sam, że... Znaczy, mam, mam przyjaciół, którzy, tak. którzy yy, mi w tym pomogli. Ja już byłem w trakcie leczenia yy, właściwie od samego, od samego artykułu wyborczej, w którym to... Bo to ci z Państwa, którzy no właśnie, nie mają zielonego pojęcia. Tak, jest, tak Obudziłem się rano, na feriach zimowych we Włoszech z dzieckiem byłem, obudziłem się rano, synek spał, Czyli jesteśmy luty, luty 2023. W zeszłym roku. 15 miesięcy temu. Budzę się rano. Syn jeszcze śpi, mówię: Dobra, jeszcze dam mu pospać. Zrobię sobie prasówkę w telefonie, i jak Józef Kas z procesu Kawki przeczytałem, Aha. że jestem zbrodniarzem. Nagle się dowiedziałem, że że mobbinguję ludzi, że poniżam, że kradnę, mhm. że nadużywam władzy. Przeczytałem De takie defraudujesz rzeczy, że defraudujesz różne rzeczy i kombinujesz wraz z małżonką fundacja sprzedaż mieszkania tak, albo samochód tak. służbowy. Samochód Na samym służbowy tak samochód końcu. To jako dyrektor samowolnie, że możesz używać samochodu służbowego. służbowego 24H. Za który rzadę. to samochód służbowy, załatwiłem, yy, załatwiłem sponsoring od yy, od tak, tak. Roviński Wajdemary, nie wiem czy wolno wam. No, no, nie istnieje wszystko, już ta firma, teraz mhm. więc y, później y, od Audi Wilanów, i ten samochód był za darmo, tak. ale tego już nie napisała wyborcza, mimo że wiedziała, bo ja dostałem od wyborczej pół Aha. roku wcześniej pytania. Ogólne Aha, pytania dotyczące moich działań w Teatrze Kwadrat y, W związku z jakimś donosem, anonimem, i tak dalej, okay, Ja napisałem z, z 10 stron do samego redaktora y, z wyborczej, pseudoredaktora. A oprócz tego jeszcze zamieściłem cały mój list, który też w ramach wyjaśnień wysłałem do biura kultury, czyli do mojego zwierzchnika. Tak, to było ze 30 Warszawy, stron no. Moje, moje, no. mojego tłumaczenia poszczególnych kretyńskich zarzutów i do tego 80 stron dowodów. Wyciągów z karty kredytowej, bo Aha. były zarzuty, że ja kartą kredytową wódkę sobie kupuję. Ta, 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 ta. W tym anonimie wcześniej. No ta, ta, ta. Albo na przykład, że sprzedałem, że, że wynajmuje teatrowi swoje mieszkanie. Tak jest, specjalnie Takie po to zakupione obok. Był odrębny, w ogóle odrębny artykuł. Nawet nie ten pierwszy, tylko mhm. już ja byłem w Warszawie. To był nowy artykuł. Kolejne skandale Neymana. Nie? Cały, a chodziło czas, o to, cały czas, cały czas a chodziło po, po o po nazwisku. Że tak? Ja, tak, tak, po nazwisku. Mhm. Że ja w, w, w kamienicy, przy teatrze wynajmowałem, kupiłem mieszkanie jedno dla, teatr kupił mhm. na siedzibę sekretariatu, mhm. bo, w, bo w kinie nie było, nie, nie ma kino, zaplecza. Nie nie kino, nie kino, bajka nie ma. I wiza-i na tym samym piętrze wynajęliśmy mieszkanie, mhm. w którym była cała księgowość i całe kadry. Tam pracowało pięć osób w jednym mieszkaniu. Tak, tak. Od tego ten... dnia księgowość pracuje yy, za, załatwianie sprawy teatru miejskie, warszawskie i te, które były. No yy, yy, no tak, są no tam... związane z podróżami, wyjazdami, przejazdami, noclegami. Wszyscy, teatru. No po prostu no wszystkim: tak, tak, I raportowanie tak. do miast. Tak, no tak, no tak, Nieważne, tak. pięć osób, pracowników tak. te, te, administracyjnych pracowało w tym mieszkaniu, wynajmowano od jakiejś pani. I ta pani któregoś dnia powiedziała: słuchajcie, ja, te, ja to mieszkanie muszę sprzedać, wyjeżdżam do Stanów na zawsze. Sprzedaję to mieszkanie. Kupujecie czy nie? Teatr kupuje czy nie? Yy, a teatr nie miał, bo byliśmy świeżo po remoncie tego budynku, właśnie. Tak, ja, mówię nie mojej, te... ja mówię do mojego żony: Dobra, no trudno, to my w takim razie kupujemy to mieszkanie za własne pieniądze tak. i będziemy poniżej kosztów. Poniżej, to jest ważne, kosztów yy, No nie, no to dlaczego nie? Przecież za normalne koszty. No przecież, dlaczego poniżej kosztów? Teatr płacił za to mieszkanie 2000 zł miesięcznie. Teraz tak. ja za to mieszkanie biorę 4,5. Dobrze, okej. Okay, okay? Dobra. dobra. Mhm. No, a teraz teatr, dobra, dobra. ponieważ pozbył się oczywiście kontaktów z nami. Tak. Teatr teraz wynajmuje na zielnej biura za 30 tysięcy. Co ty A wynajmował za dwa. A, tak? Dobrze. No, no. Teraz wynajmuje za 30, dobra. teraz jest w porządku, bo od obcego. Aha, no tak. No właśnie, właśnie. Okej. Okay, Więc. No, no, dobrze. no i tak dalej. I tak, tak, tak można. No. Wiesz, czyli, o... czyli Józef K, jest, stajesz się Józefem K, Andrzejem Stans? N wręcz, tak? Stałem się <laughs> Andrzejem <laughs> N. <laughs> y i się w zaczęło. Tym, w, tym, w tym lutym zeszłego roku, tak. Jeden artykuł, kolejny, tak. Przyjechałem z wakacji, no i, no i przyjechałem z wakacji, tych zimowych, z ferii, do Biura Kultury. I okazało się, że jeszcze do tego defraudowałem pieniądze i te inne mhm. rzeczy. I, mhm. że... I, I mobbing i molesting był najgorszy, tak? Po, nie mam pojęcia, nie. No właśnie tego... usłyszałem, usłyszałem tam, już w Biurze Kultury, usłyszałem, że sprawy obyczajowe ich nie dotyczą. Mhm, mh. Znaczy, nie, nie interesują, tylko że jakieś tam sprawy, że oni rozpoczynają kontrolę, ale ja mówię, dobra, no ale zaczynacie kontrolę, mm. kiedy my mamy właśnie wyjazd do Stanów Zjednoczonych ze spektaklem na, na 10 dni, tak, zagraliśmy w Nowym Jorku, w Chicago, w, na Florydzie. Nie lada gradka. Ja mówię, no ale jak, teraz jak ja mam się do tej kontroli odnosić? A to będzie ci, będziesz miał swoich tam, przecież no są pracownicy, to oni będą dostarczali dokumenty, nie? Potem się okazało, że te osoby, które na mnie donosiły i mnie obrzucały tym błotem, to były właśnie te panie z tych kadr Aha, i z tej księgowości. Ok. Okay. I to one przynosiły te dokumenty i przynosiły te dokumenty takie, jakie chciały. A na koniec, jak już przyszła mhm. kretyńska kompletnie, i to też w sądzie administracyjnym yy, będę udowadniał, bo już złożyłem pozę w sądzie administracyjnym mhm. również, czy skargę w sądzie administracyjnym, mhm. na miasto, na bezprawne procedury i tak dalej. Z tego wynikły te, jakieś cuda, na przykład, że, że ja mam prowadzę złą, nie, nieprawidłową politykę księgowości. Mhm, Ludzie, ja nie wiem, co to jest polityka księgowości, księgowości tak naprawdę. Od tego są księgowe, główna księgowa, zastępca dyrektora do spraw administracyjnych. Tym no więc? tak, tylko że to jest dla pani między innymi aha, czy aha. te panie, które właśnie mnie niszczyły. Dobrze. No to. I ja, dos, I ja nagle czytam, że Neyman jest odpowiedzialny za to, że jest jakaś zła polityka księgowości. Mhm. Albo że są źle rozliczane A. kilometrówki samochodów. A wiecie dlaczego z, są z źle? Bo powinno, jak ktoś wsiada do samochodu, jest ka kartka taka, nie? Mhm. I trzeba wpisać tam, że przejechałeś 13 kilometrów, załóżmy. Ta, nie? Ta. A oni nie wpisywali 13 kilometrów, tylko wpisywali, że stan licznika jest 12 973 kilometry. Mhm. Gdzie jak wsiadali, to miał 960. No, tak jest. No. Tak, tak. Ja napisałem tam w moim proteście, że ludzie, to w podstawowce się uczymy, że od większej liczby odejmujemy mniejszą i, I wychodzi. te 13 Ja, ja nawet ja nie, miałem, ja nie widziałem nigdy tych książek, mhm, tym nie. się zajmował kierownik no to, administracyjny. No i, nie, nic, ale to są takie głupoty, ja i wiem. te głupoty wyszły. Ale no, ja wiem, ale i nie mogłeś sobie z tym poradzić, Słuchaj, to nie są sprawy do przecięcia jednym... Ale ja to właśnie rzecz polega na tym, że to było wszystko do bezproblemowego naprawienia. Co więcej, ja na przykład złożyłem, do, na większość tych zarzutów złożyłem. Niejako protest. No, polskie prawo przewiduje coś tak. takiego, jak w, w procedurze kontrolnej, że jeżeli ja mówię, że, że ty nosisz granatową koszulę, tak. a, a ci nie wolno, no. to ty możesz powiedzieć nie chwileczkę, no, ale ona nie jest granatowa, ona jest zielona. Tak, tak. Mam, I to tak. się nazywa co? Prawo do, yy, wyjaśnienia? do, 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 do wyjaśnienia podczas okay. procesu kontrolnego. Dobra, Tylko aha. okazało się, że wobec mnie miasto, a konkretnie jedna wiceprezydentka. Aha dwojga nazwisk, zastosowała tak zwaną procedurę uproszczoną, która nie istnieje w polskim prawie, tylko po prostu no, coś takiego sobie z, y, miasto wymyśliło. Mhm. Procedura uproszczona, która pozbawia cię wszelkich praw. Na mhm. przykład mhm. tego, że nie wolno ci powiedzieć, że tu, to jest nieprawda, to jest kłamstwo, na przykład jest mhm. informacja w tej kontroli, w, w wynikach kontroli, że teat ma 7 samochodów, a tak. wtedy teatr miał cztery samochody. I to są, to są mhm. fakty zero-jedynkowe, znaczy w sensie zero-czwórkowe mhm. w tym momencie. To nie, da się, to nie jest kwestia interpretacji. Mhm. Po mhm. prostu są mhm. 4, samochody cztery, a nie siedem. Mhm. I ja nie mogłem nawet tego sp sprostować, bo nie, ma, nie było takiego prawa. Nie miałem takiego mhm. prawa. To właśnie między innymi w tym sądzie administracyjnym będę... Be, o to będę walczył. Jasne. Tak. Wygląda to na jakąś sieć zarzuconą, że na, spis, na, na spisek, na no. jakiś, w, wiesz, konglomerat kilku osób, które się umówiły na coś e, i, i cię łatwo e, e, złapały. Jak zrobiłem remont? To był tam Wielka rok 15, 16. Zdobyłem te pieniądze, biegałem od człowieka do człowieka, od, yy, od yy, mm, urzędnika państwowego, bo to na, 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 na państwowym akurat yy, pułapie już, już się odbywało, bo to były środki norweskie, przez ministerstwa, yy, przez rozmaitych yy, polityków. Zdobyłem pieniądze norweskie, które były niemożliwe do zdobycia. Zrobiłem ten remont i ktoś mi powiedział yy, chyba nawet z naszych aktorów ty nie rób za dobrze, bo się komuś spodoba. Aha. Aha. Ja już czułem, że coś jest nie tak. Jak, jak tylko mhm, wiesz, ten, ten kurz m. opadł i zaczęło m. być dobrze, ja już czułem, zaczęło że. Zaczęło być dobrze, tak. Że, być że dobrze, tak, tak. No. Potem wybuchła pandemia. To ja nie, nocami tak. nie spałem, kombinowałem, jak zdobyć środki, żeby pracownicy mogli dostawać odszkodowania za niezagrane spektakle, Część. żeby mieli z czego żyć. Nie spałem tak. dwa lata, żeby to wszystko wyprostować. Uh -huh, uh -huh. Z moją żoną, która uh -huh. pracowała ramię w ramię. Uh -huh. No i na koniec, jak już wszystko się udało, przeszliśmy te trzy kryzysy: brak lokalu, remont, i potem COVID. Jak już się wszystko uh -huh. udało, Udało, to się obudziłem i się dowiedziałem, że jestem przestępcą, bandytą, z moberem. No, jest parę tak. osób, które mnie znają, tak. więc tak. wiedzą, że, że, że pijesz, moberem nie. pijesz jest. w pracy tak. i że robisz żadno w pracy. mi się pić w tak, pracy, tak, tak mhm. ale chwileczkę nie upijać w pracy i, tak. nie, i nie pić podczas, y, podczas wykonywania obowiązków służbowych, tak. Tak? I że jeszcze. Y, Tylko ty... jak był bankiet w teatrze, no. No, no, ban tak. no, był bankiet w teatrze, tak. po spektaklu. Ta, A ja ta. miałem potencjalnych sponsorów, urzędników, których musiałem emablować. To jest moja praca, na tym też polega. Tak jest. I jed, jeszcze jeden zarzut, że twoja żona, że zatrudniłeś ją, że ona, że ty wykorzystałeś swoje stanowisko do tego, żeby ją zatrudnić i dać jej odpowiednie panarze dostęp do czegoś, co przynosiło jakieś złote wióry, góry i chmury. Tak, ona też nie spała po nocach, żeby, żeby na przykład... Małgorzata przez... Neyman. Ta? Małgorzata Neyman, Neyman. tak. Wszędzie pisana z imienia i nazwiska, no. bo ja no. rozumiem, że jestem, byłem urzędnikiem i rozumiem, że wolno było temu tak, pseudoredaktorowi tak, to robić. Ale moja żona bez przerwy funkcjonuje jako Małgorzata Najman, mhm. co już nie jest zgodne z prawem, ale już dobrze, no to to już mówię, za 3-4 lata pewnie tak. w tym sądzie yy, przeważę. Yy, yy. Fundacja powstała po to, żeby organizować wyjazdy ludziom. Mhm. Ludzie zarabiali drugie tyle pieniędzy, co zarabiali Pracownicy techniczni. Ja mówię, ja nie mówię o małaszyńskich, którzy sobie świetnie radzą zawodowo, czy mhm. są w teatrze, czy tak. ich nie ma. Mhm. To oni sobie radzą, bo są popularni i znani, i, i, okay. i zdolni, i pracowici. Eee, Pozdrawiam tak. Cię Paweł. <laughs> ale, <laughs> czy, eee... czy, czy na przykład pan Grzesiu Wąs, tak? Czy Ewa Wencel, tak, czy Paweł Żełzycki, Ewa Ziętek, Kasia Glinka, Agnieszka Sienkiewicz. Tak, no tak. Ludźmi, ale też im wyjazdy są potrzebne i też lubią to robić. Pewnie, tak? że no. tak, bo zarabiają do, Ta. dodatkową drugą, drugą pensję. Tak? tak? Ale staw techniczny, który A kierowca, B technik C oświetleniowiec, oświetlenie, dźwiękowiec. Pani garderobiana, suflerki itd. Dalej. Te no wszystkie osoby no. pracują tylko tam. Nie mają jobów tak. na mieście, tak? Tak, nie tak. mają seriali, nie mają filmów. Zarabiają tylko tam i ewentualnie na wyjazdach. I ta fundacja organizowała kilkadziesiąt wyjazdów rocznie. I ci ludzie te pieniądze zarabiali. I to jest powszechna praktyka, że jest teatr który ma wyjazdy, i że. Jeśli, ktoś... jeśli teatr ma wyjazdy, to zewnętrzni kontrahenci to, to organizują no, zazwyczaj. Okay, no. My mieliśmy straszne dociski ze strony. Ze strony zewnętrznych prywatnych entreprenerów, tak zwanych, żebyśmy schodzili z cen, obcinali pensje pracownikom, albo nawet zmniejszali ilość osób do, na wyjazd. Jedna pani w Nowym Jorku, z Nowego Jorku, to wręcz powiedziała, że jedna rola jest tak mała, że można bez tego aktora, bez tej aktorki pojechać. <śledziany> Będzie taniej, nie? bo to bilet lotniczy. Lot... No tak, 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 hotele w Nowym Jorku strasznie nie drogie. Nie. Po co? Ona tam ma dwa zdania, nie? Więc myśmy założyli fundację po to, żeby nas nikt nie, 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 nie cisnął. Fundacja wiele specjalizuje. Żeby, wiele... tak, żeby fundacja była takim e, pośrednikiem, czy też takim murem obrony, znaczy to było też? Tak, ale, ale aktorzy, to są Ale nie fundacja sama organizowała, ponosiła ryzyko a, dobra, finansowe. Dobra, dobra, dobra. Fundacja na przykład organizowała wyjazd, załóżmy do Wrocławia. Tak? Tak. Teatr zarabiał y, zawsze FI. Swoją licencję za zagranie spektaklu tak. i wszyscy zarabiali pieniądze. Tak. Aktorzy, y, i ci wszyscy pracownicy. Tak Zdarzało się też, że w różnych miejscu, w miejscowościach y, by była ogromna strata, no bo bilety się nie sprzedały, albo była na przykład mała sala. Tak. Y, tak. Y, I wtedy fundacja. Przyjmowała tę stratę i re, sobie tę te, te, te stratę rekompensowała tymi lepszymi zarobkami w takim Wrocławiu. Tym I, tak. Tym, I dzięki tym, temu, fi. znaczy nie, Fi było zawsze a, to samo dobra, dla teatru. I w związku dobra. z tym tu był większy zarobek, to był mniejszy, to był nie. większy, to był mniejszy, to był większy, łącznie wychodziło to na zero, tak? a ludzie byli bezpieczni. A I ludzie mieli 40-50 wyjazdów. A Aha, teraz dobrze. wyrzucono fundację ze współpracy. Dobrze. I, w 2000, I z tego co wiem, od początku kadencji nowej pani dyrektor, były dwa wyjazdy chyba czy trzy. Aha. Tylko ze spektaklem, w którym ona gra, ale to były dwa czy trzy, tak? Przy kilkudziesięciu wtedy, nie. E, i, nikt, I nikt w teatrze nie będzie umiał zorganizować tych wyjazdów. Tak, tak, I teraz, tak. A teraz, jeżeli chodzi o nepotyzm, tak. to jest tak, że moja żona w 2010 roku, kiedy ja zostałem dyrektorem, zaczęła pracować dla, na rzecz Teatru Kwadrat przez dwa lata za darmo. Jako wolontariuszka pracowała za darmo, e, ponieważ teatr nie miał działu, działu promocji, działu sprzedaży. Nie istniało coś takiego w kwadracie na czackiego. nie było. A, nie było nawet tych urządzeń do, do kart kredytowych. Panie kasierki wyrzucały mhm. widzów do bankomatu, nie? I, ja, I poprosiłem ją, żeby zaczęła roz... Na szczęście na czas trochę bankomatów jest. Jakby. Jest, bo tam te banki wszędzie są, no więc tak, spokojnie. No, kawiarnie obok tam się Ta. biegałeś, bier... Arco, w nocy no, biegałeś tak. do tego bankomatu <laughs> głównie, tak? <laughs> ale zawsze to szyld wtedy... kwadratu mi przyświecał. O, tam idę, dobra. No tak, to wtedy kasy były nieczynne, no nie kupiłeś nigdy żadnego biletu. Ale dlatego. repertuar znałem, i się wybierałem, no ale ściągnęło w dół, wiesz człowieka. No. I wiesz co, no ja no poprosiłem okay. ją, bo ona się znała na reklamie, mówię, kurczę, my będziemy teraz w różnych miejscach grać, ludzie muszą wiedzieć, gdzie nas szukać. Pomóż. I pracowała dwa lata, za darmo. Mhm. Aż wreszcie kadrowa powiedziała, małgoszka, ty masz tyle zadań, że nie wolno ci już pracować za darmo, mhm. bo to jest jakoś tam, że, nie, nie, że, 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 że jest, są jakieś Granice wolontariatu. Okej, okay, i tak oraz dobre obyczaj. I Paweł Wawrzecki, z imienia i nazwiska jest... powiem, Paweł Wawrzecki powiedział, nie może być tak. Neyman, Małgoszka Neyman musi przyjść na etat do kwadratu. Nie, no, ja to no, powiedziałem. Okay. Tylko on. On i, i pracownicy. Yy, I ja zgłosiłem to w biurze kultury, czy to jest dozwolone. I powiedzieli mi, że tak, tak bo, bo Gołda tencer. Mhm. Czyli y, 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 żona Leona Sz, y, Szurmieja tak, tak, tak? była wicedyrektorem, kiedy on był dyrektorem. Teatru Żydowskiego. Że teatru Żydowskiego. I że, to jest, I że to jest precedens, i że nie ma sprawy, że dział prawny nie ma nic przeciwko temu. Super, dobra. Więc Nałatwione to nie było przeszło. nielegalnie, no, mhm. pracowaliśmy razem. I tak. małgorzata, żona twoja, została kim z nas? Została kierownikiem marketingu i sprzedaży. Mhm. Okay. Tak, Zarabiała najmniej spośród kierowników bo właśnie pilnowałem, dostawała zawsze najmniejsze premie, bo zawsze pilnowałem, żeby miała najmniej. Ja, jak się na to zgadzała? Przepraszam, no już bez przesady. Pracowaliśmy no, razem, tak? więc tak, to. Tak, okay. to już nie chodziło o to. Czy, chodziło Dobra. o to, żeby, żeby nikt się nie poczuł, że jest właśnie gorzej traktowany, bo żona Neymana ma lepiej. Więc miała najgorzej. Dobra. Dobra. Teraz jak wyrzucono Małgośkę Neyman pierwszego dnia urzędowania pani, nowej pani dyrektor, wyrzucono ją dyscyplinarnie. Ma y, złożony pozew w sądzie pracy. Już mija 8 pię, miesięcy oh. mija. Czekamy <laughs> na termin rozprawy. Nie ma. Przepraszam, tego nie wiedziałem. Wiedziałem, y, znałem twoje losy. No. Jakoś tam pobieżnie czy też czasy, ale nie wiedziałem, że Małgorzata... To... Po 13 <laughs> latach pracy, z czego dwóch za darmo, została powiem wyrzucona tak, dyscyplinarnie. No, ja też. My też razem. I nasze dzieci też. I to się, <noise> przepraszam, to się dzieje w tym samym czasie, tak? To, to jest tak. Nie wyrzucają? Ten twój a, oj, 31 dzień sierpnia, nie doczekali tak. 1 września. I ona rano no. o, o 11 przyjechał kurier i przywiózł je, bo ona była na zwolnieniu psychiatrycznym, przepraszam, okay. że tak powiem. Lekację, bo, ona, bo jesteśmy. Tak. Nie, ale powiem to wprost, bo my jesteśmy po prostu zdruzgotani mm. i zniszczeni przez to wszystko psychicznie. Mm -hmm. Ale naprawdę zniszczeni. Ja nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe. Mm -hmm. I to jeszcze. Umówmy się w ratuszu rządzonym przez... Przez opcję polityczną, której ja jestem orędownikiem, odkąd skończyłem 18 lat życia. <grym _> nie, <grym _> nie dlatego, że lubisz Trzaskowskiego, tylko generalnie nie, ja za, po drodze ja ci z tymi poglądami liberalnymi. To są dokładnie moje poglądy, tak? Ja o, chodziłem ty ty na wiece. Liberal, ja ch ty jes no, jesteś liberał. No i parę osób tak powie, i dobrze mu tak. I dobrze mu tak. Tak się kurczę, okay. chce, wy, wy, Liberalizm polega między na ale tym. że masz sobie radzić sam. No tak, to prawda. Czasami za dużo tego liberalizmu, to nie jest dobre. Ja tak właśnie ostrożnie do tych liberałów, wiesz, w związku z tym nie żebym był jakąś otwartą czy zamkniętą konserwą, ale liberalizm, tak, ale kurczę, on jest taki okrutny dla kultury, dla ludzi kultury, zamieszanych w życie kulturalne, że wstrzymuje trochę lejce, wiesz. I wtedy odzywa się u mnie, wiesz co, pochodzenie wiejskie i PSL i Władek Kosiniak-Kamysz. No wiesz, ja po 30 latach głosowania, no też mam teraz Poważne wątpliwości. Już. Jasne, Ym, jasne. No co, nie będę ukrywał, nie powiem na kogo, ale zakłosowałem na kogoś innego w wyborach samorządowych. No, ale Twoje przez, kurde prawo. Ale tak, no ale Rafał y, dźwignął tam, nie wiem, 60% no, i nie ma o czym w ogóle mówić. No nie nie? Mimo, że nie on my. podejrzewam, że nie ma pojęcia w ogóle o mojej sprawie. Coś takiego. On nie podpisał się pod żadnym dokumentem. Wszystkie dokumenty. No dobrze, ale jakiś... Zarówno te, które zmieniały, te, które odwołały jego. Bo ja dostałem już. Yy, Zgodę na przedłużenie kadencji na trzy lata. Ja już dostałem taki papier, że, no, że prezydent no, no. postanowił przedłużyć mi kadencję. No. To nie była jeszcze nominacja, bo ta, nominacje ta, ta, są ta, później. Ta, ta, ta. Ale dostałem taki list z Biura Kultury i pod unieważnieniem tego, tej decyzji podpisała się jedna wiceprezydentka, no. pod decyzją o y, kontroli ta sama, pod decyzją o zmianie trybu kontroli na niespotykany i bezprawny tryb uproszczony ta sama pod uh, rozpisaniem konkursu, ta sama, to jest wszystko jedna konkretna osoba. Prywatnie mhm. koleżanka tego redaktora z wyborczej. A, dobra, wiemy okay. jakiego redaktora. Jak ja dostałem, jak mhm. ja, jak ja dostałem te niby yy, yy, wystąpienie pokontrolne okay. tego, tego urzędnika, mhm. kontrolera, mhm. ja zadzwoniłem do znajomego, słuchaj, no jest wy wystąpienie, do znajomego z ratusza, jest wystąpienie pokontrolne, jest przerażające, a on mhm. mówi, tak, już czytam w wyborczej. Więc mhm. Wyborcza napisała wyciąg z tych najgorszych, w, w, oczywiście, tak, tak, e, tak. rzeczy, z tej, tej. Wyborcza to napisała, zanim ja jeszcze jako dyrektor teatru, kontrolującego, y, kontrolowanego, y, kontrolowanej instytucji, zanim ja to dostałem do ręki. To Wyborcza już to miała. Nie? Co się stało z etosem tej wyborczej? Przepraszam, bo y, nie, ja nie, na, wiem. nie jedna wpadka była, a teraz widzę, że... Nie mogę się, w to uwierzyć też, bo to też no była moja gazeta. Prawda? No właśnie. Ba, ja nadal jeszcze płacę ten, ten abonament. Sub, 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 subscription Tak, subscription. Klub, Jestem w klubie wyborczej, dostaję, do, dostaję y, regularnie zaproszenia na, czwor, na czwartkowe spotkania klubu wyborczej. A jednocześnie, ja a jednocześnie a. wczoraj wreszcie dostałem sygnaturę sprawy przeciwko nim, tak? No bo ja muszę bronić, tak, bo co tak, mi tak, zostaje? Tak, ja nie muszę tak. być dyrektorem Teatru Kwadrat. Nie będę już dyrektorem Teatru Kwadrat. Tak. Nie mam na to szans, a nie wiem czy bym miał nawet chęć popatrzeć tak. tym ludziom, którzy którzy mogli powiedzieć basta, co wy robicie z tym człowiekiem? Mhm. A tego nie powiedzieli, bo się bali zmian mhm. i przyszłej dyrektorki, że wylecą, że lepiej siedzieć cicho. Mhm, no wiadomo, wiatr mhm. zmian przychodzi, mhm. trzeba się ustawić. Mm -hmm. Zgodnie z, z, z jego kierunkiem. I jest, mam do nich straszne żal Ja nie wiem, czemu chciał tam wrócić i popatrzeć ty, w tych, na, na tych ludzi, nie? Aha. E, okay. natomiast dobrze. Ale wróćmy do, do waszego stanu psychicznego, twojego i Małgorzaty. Tak. Bo mówisz, że jesteście zniszczeni, a ja znajdujecie w dobrej formie energetycznej. No bo swoje rzeczy. Czy też to jest kolejna męska maska? Nie, no, co, to no, jest tak, że ja wasz, naprawdę no. nie daję rady, ale teraz jak no. stąd... Nie, nie zobaczycie w kamerze. Ja mam zniszczone Zobaczymy, ręce. Ta, ta, tak, ta, ta bierze? Mam zniszczone ręce. Siej. Tu mam na przykład takie, to nie jest brudne. No. To wbiłem, wbiłem sobie w krętarkę i przebiła się na zewnątrz, i to już trzeci czy czwarty miesiąc no. mi, mi schodzi ta krew tutaj. Pod, wszystko jedno. W każdym no. trtnecie, ponieważ sam robię dekoracje, buduję dekoracje do spektakli. Aha. Zagraliśmy już jeden, jeden spektakl tydzień, nie dłużej znaczy jeden, w sensie zbudowaliśmy jeden spektakl tak, tak. i zagraliśmy go, gramy go w, w, w relaksie. Relać. gramy go na Gocławiu i gramy go w Polsce, nawet w Londynie nam się udało, okay. e, ja zbudowałem te dekoracje, teraz buduję dekoracje do przedstawienia, którego, które premierę będzie miało w najbliższy poniedziałek w relaksie, e, czyli nie książka zdobi człowieka. To są spektakle, które graliśmy kiedyś w Teatrze Kwadrat, my. teatr Ewa Węcel jest znaczy, z, ja, ja ty, tydzień nie dłużej to ja zdjąłem tak. już odchodząc, ale za zgodą, Ewy Wencel, która miała już być wkrótce dyrektorką tak, tak, tak. i dyrektora Biura Kultury, bo rozmowa na ten temat miała miejsce w Biurze Kultury. I powiedziałem: Słuchajcie, ja, ponieważ główne role gra Małaszyński i ja, uh -huh. pani Wencel powiedziała, że nie będzie, nie ma w planach grania tego spektaklu. Ja mówię: Dobrze, to ja w takim razie zrealizuję. Chcę, Przejmuję. Odkupię ten, te, ten spektakl. Odkupię to znaczy wezmę obowiązek. Kupię prawa, Kupię prawa, prawa i dekorację. płacenia licencji, czy też Dokładnie innych tak. opłat. I we wrześniu, jak uh -huh. prosiłem o to, żeby mi, od, że, zgodnie z umową, która miała miejsce w, w Błękitnym Wieżowcu, żeby mi odsprzedano. Dostałem maila, że teatr mi nie sprzeda tych praw, wszystkich tych praw. Może mi co najwyżej sprzedać ścianki za 30 tysięcy. Tak? Blisko, mhm. tam około. Ja powie, no, odpisałem, że nie dziękuję, bo ścianki to ja sobie sam zbuduję. Natomiast... Co ty gadasz naprawdę? Naprawdę, no. Proszę, ścianka to jest coś takiego jak to, czy też nie, to? to nie, no, to, to, to jest bardziej, to jest to, bardziej skomplikowane tak, niż to. Jasne, to, to nie jest wyrafinowana dekoracja, tylko raczej tło. A teatr potrzebuje dekoru, czyli właśnie czegoś, co jest wielowymiarowe na przykład, tak? tak? No są drzwi, I... są okna, które się tak, otwierają, tak. przez które można wyjść. No A nie tylko, to... tylko zastawka. Tak, okay, no, no ja to buduję. Nawet Aha, mówię, dobra. teraz skończymy i jadę do naszego Aha. studia nowego w Piasecznie <laughs> i tam A to... buduję dekorację i stawiam scenę i mamy, znaczy stawiam te dekoracje na te, w takiej sali prób, którą tam mamy Aha. i tam będziemy mieli próbę. Jutro rano Paweł Małaszyński przyjeżdża i będziemy mieli tam próbę Aha, w tej dekoracji. A, a ten teatr się nazywa jakoś? Czy to... Teatr się nazywa Neyman Komedie. A, jak? Neyman, Neyman Komedię. Tak okay, jak studio dobra, nazywa dobra. się Neyman Studio. Dobra, dobra. Fundacja będzie się wkrótce dobra. nazywała Neyman Fundacja, poprowadzi e, ją moja żona, a i tak mhm. e, pan e, G, e, okay. pseudo redaktor z Wyborczej, i tak wszędzie pisze, redakcja, ten fundacja Neymanów. Fundacja Neymanów tu ukradła, fundacja Neymanów to zabrała. Wszędzie piszą, że jak ludzie się burzyli, że, że nie ma wyjazdów, to Wyborcza napisała, nie ma wyjazdu, bo fundacja ukradła spektakle Teatrowi Quadrat. I tak dalej, eee, nie? Tak. cały czas. Przepraszam, bo my, my z Andrzejem jesteśmy na tyle, ale nie żeby to jakaś była wielka znajomość i przyjaźń. E, natomiast Solidarność. E, Plemienna, powoduje, że no, ciężko mi uwierzyć w, tego, w te redakcje wyborcze, w ich ruchy, w ich działania, w ich decyzje, w ich artyku, artykuły, bo sam je czytałem, ale więc próbuję zająć jakieś takie obiektywne stanowisko. Bo tutaj znam człowieka, bardzo mnie on interesuje, jego los i losy i zagadnienia nie tylko dotyczące dyrektorowania, czy też mhm. losów te, Teatru Kwadrat. Ale z drugiej strony, no właśnie jest ta, ta prasa. No, wydawałoby się, Zacna, taka obiektywna, taka właśnie jak, jak Każdy jak mówimy, mógłby sa, taką mnie napisać. My sami nie jesteśmy wyborca. subskrybentami Cześć tej wyborczej. Jesteśmy już 303 tysięcy subskrybujących tak. po 6 złotych dziennie, tak. Leźle, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tym bardziej e, dziwne. Natomiast e, jestem zbul, zbulwersowany, ale e, bardzo się cieszę, że robisz, działasz i to nie zazdroszczę się tej pracy fizycznej, ale... Ale ona wie, jest cudownie no właśnie, oczyszczająca. No właśnie, to, jest no. tak, to jest tak no. fantastyczne, no. bo, bo, bo przez, to, przez tę fizyczność no. e, rzeczywiście ten mój organizm czuje, że, że, że zaczynamy coś nowego, tak. że coś się tworzy. Tak. Nie ma lepszego lekarstwa na psychikę też. No. Tak jest, tak, tak. Chociaż tak. nie ukrywam, że, jest, że się cały czas wspieram, no. bo no, bo mówię, bo, bo, aha, bo jeszcze cały czas jesteśmy atakowani ze strony tego kwadratu. No bo ten kwadrat. Aha, tam, tego kojarzysz, obecnego, kojarzysz tak. y, takie hasło kiedyś y, Polska w ruinie, tak. 2015 rok. Tak, no to no. teraz, to, to, był, to, to co mi się przytrafiło dwa, w, w zeszłym roku, to był kwadrat w ruinie, tak? Aha. Ogłoszony, po czym no tak, zostałem tak. wyrzucony, i teraz pamiętasz później co było? Potem była wina Tuska. No, pamiętasz, 8 tak. lat. Tak. Teraz jest maj. I założę się, że już w kwadracie kilka razy padło, że coś, co się teraz źle tam dzieje, to jest przez Neymana. Że wtedy, wtedy. Tak. To... Neyman zniszczył, teraz trzeba w to bo bo wtedy... A dlaczego nie wyjeżdżamy? Bo Neyman ukradł, hmm. bo Neyman wyjeżdża, a to nasze wyjazdy kradnie. Hmm. W ogóle. What the fuck, wiesz, no. Ale tak jest, no niestety. A czy, a czy, a czy, jest... tak, a czy wasza sprawa jest taką tylko rozgrywką jakąś personalną, czy też fragmentem większej całości, jeśli chodzi o w ogóle e, sytuację w, 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 w naszym życiu, w naszym kraju, e, w naszym społeczeństwie, myślę, że, w naszej nowoczesności? Że, myślę, że tak. Myślę że, znaczy, że, myślę, że to jest przykład naszego stylu życia zawodowego Aha. i w ogóle e, społecznego. Polaków. No, no, wiesz, no właśnie. my jesteśmy wykształceni no. przez Sowietów, tak. Tak? Jesteśmy wykształceni przez zaborców, tak tak? Jest, no. czyli trzeba donosić na, na, na ludzi. Jak, jeżeli ktoś coś ma, to świetnym sposobem jest to mu zabrać. Jeżeli ktoś coś osiągnął, to po co my mamy też to osiągać? Tak jak na zachodzie jest taka, taka mentalność tak, jest, tak? Tak, tak, tak. Sąsiad jak ma Mercedesa, to ja też chcę mieć Mercedesa tak, albo jest. Audi. Tak, 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 tak. tak, tak. A, a u nas. Jak ktoś ma Mercedesa, to trzeba mu zabrać tego Mercedesa. Albo dowiedzieć się, skąd miał na to pieniądze. Skąd miał pieniądze, na pewno I, i je ukradł. Albo, <noise> albo przynajmniej pochodzić po sąsiadach i powiedzieć, że jest złodziejem. Przez, mimo, że mówimy o środowisku artystycznym, aktorskim, warszawskim, zacnym, nobliwym. Prawda? Prawda? Te mimo... osoby, które na mnie donosiły, człowiek, jeden człowiek został po moim wyrzuceniu, został kierownikiem technicznym. Pani, która miała y, sprawę w, jeszcze, jeszcze wewnątrz teatru mobbingową. Jako oskarżona o mobbing, mhm. została kierowniczką sprzedaży mhm. i sprawa mobbingowa w teatrze została zamknięta. Pani księgowa została zastępcą dyrektora Cztery i liczby. ma teraz 40-metrowy gabinet na tej okay, zielonej, okay. a, nie, a nie dzieli z główną księgową pokojem poko papierami. Tak? Ale ten, no. Pani dyrektor została panią dyrektor. I tak dalej, i tak dalej. Wszyscy, wszystkie, każda osoba, która się przy, przyczyniła do tego mojego zwolnienia, tak. zyskała konkretny, kon, konkretną eee. korzyść łącznie z finansową, tak? E, no dobrze, a e, nie dało rady dać odporu, tak jak na ciebie się zasadziła redakcja wyborcza i powstał jeden artykuł, drugi, jakieś informacje, których ty jeszcze nie, nie dało rady pójść ja do tak. Rzeczpospolitej. Powinno, i, powinno, powinienem czy też, tak zrobić. Nawet pewnie. miałem zaproszenie do tego samochodu w Onecie, wiesz? No, 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 e, e, no. I ja nie byłem w stanie, ja byłem zdruzgotany, jak wróciłem, bo wiesz, co jeszcze się działo w tym czasie? To były tak głupie, tak nienormalne, tak kretyńskie zarzuty, że ja byłem przekonany na 100%, nie na 98, że cały zespół Teatru Kwadrat stanie murem i powie: Czy jesteście nienormalni? Co wy pieprzycie za bzdury? Okay. a ten zespół tego nie zrobił to znaczy rzeczywiście w Onecie się pojawiło oświadczenie większości pracowników mm. broniących mnie mm -hmm, mm -hmm. Ale, to nie, ale to nie było staniecie murem okazało mm. się, że tam od już wielu miesięcy jeśli nie lat, parę okay. osób łącznie z tymi, o których tam wymieniłem nie z, nie z nazwiska, Tylko ze oni, z. oni mhm. budowali już te, te sytuacje, cały czas podburzali ludzi przeciwko mnie, aha, przeciwko aha. mojej żonie głównie przeciwko mojej żonie tak, 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 a tak, jeszcze, jeszcze tak. jedną rzecz powiem, moja tak. żona która miała te same pieniądze, co tam y, ci inni kierownicy, tak. jak została wyrzucona, to jej stanowisko, jej dział został rozbity na trzy działy promocji, sprzedaży i tam bodaj czegoś. I ma trzech kierowników, którzy za trzykrotnie większą łącznie mhm. sumę wykonują tę samą pracę, którą moja żona wykonywała, jedna jedyna, nie? Mhm. I to się wszystko zgadza, zgadza teraz. Zgadza. W biurze e... kultury, w ratuszu, Aha. nic nikomu nie przeszkadza, Przeszedł, że i... pieniądze płyną po prostu bokiem, a pracownicy techniczni nie mają czasami, żeby zapłacić za, za prąd, za, za rachunki. Nie? Dobrze, no ale i, i ratusz, jak rozumiem, nadal kontroluje w postaci pani wiceprezydent, ale pan Rafał, prezydent Trzaskowski, nic o tym nie wie. Ja nie wierzę, żeby wiedział. Jasne. Wie tylko to, co mu mówi pani wiceprezydent. I nie, 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 nie przeczytał żadnego pisma, które do niego kierowałem, hmm. albo które, od, które były. Dobra, dobra, dobra. Jestem dobra. przekonany, nie, nie mogę tego udowodnić tak, tak, nijak, tak, tak. ale jestem przekonany, że on hmm. ma ważniejsze, przynajmniej jego zdaniem, ważniejsze sprawy na głowie niż jakiś okay. tam Neyman w jakimś tam kwadracie. Tak? Okej, okay, no poza tym, od czego są wiceprezydenci i wydziału kultury. I no, wydziały kultury. Przepraszam. No to ja też mógłbym tak powiedzieć, a Boże... od czego jest zastępca dyrektora do spraw finansowych, skoro, no, prawda? Wiem. No dobrze, ale to przecież proste jest później, jakoś uderzyć, znaleźć kogoś, jakiegoś sojusznika w urzędzie miasta, żeby. Wiesz była co? Jakaś tak, tylko że jak ja wróciłem z, tych, z tego urlopu, ja byłem przekonany, że to będzie. Być może powinienem był wszystko rzucić i przyjechać tutaj natychmiast tego samego dnia, tak, tak? Tak. ale ja byłem tak pewny, że ja spokojnie mogę to przeczekać, bo ludzie mnie wesprą, okay. że jak się okazało, że we, w, wsparli, ale nie tak, mhm. to, mhm. E, to, to mhm. mnie rozwaliło. To raz. Dwa. W tym czasie już wszystkie media, Przepisały tą wyborczą, bo w Polsce aktualnie nikogo nie obchodzi, prawda? Wyborcza napisała, więc. Poszło przez, yy, przez wirtualną, przez jakieś tam Nawet mm. w jakimś Włocławku, skąd pochodzę, pojawiły się też yy, przedruki. Tak, 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 nasze miasto Włocławek, tak. musiało ona imanie napisać. No wiadomo, kurde. prawda? I wiesz o co chodzi. I, 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 no. I nikt no. nie sprawdził, nie zadzwonił, nikogo nie zapytał, tylko wszyscy zrobili przedruki z wyborczej. Więc jak ja tu przyjechałem, ja, to ja już byłem ja. persona grata właściwie we wszystkich redakcjach. Aha. Nie? Aha. I byłem, tak zdruzgotane, że ja poczułem, że jak ja... Się... A, jeszcze jest jedna ważna rzecz. Ja wiem, że nie jestem wielbłądem. Ja wiem, że my z żoną nie robiliśmy przewałów. Ja wiem, że to wszystko, co robiliśmy, robiliśmy na rzecz teatru. I oczywiście, że dla mnie i dla mojej żony też. Dla satysfakcji my też mieliśmy, ale nie i finansowej. Pieniądze też mieliśmy z tego. No bo jeżeli ja reżyserowałem bo umiem to robić i na, moje spektakle się najlepiej sprzedają. Chyciłeś tego baksyla, nie? No tak, tak, tak ale tak. wiesz, ja zarob, no. wyreżyserowałem jedną rzecz, która się fantastycznie sprzedała, pierwsza, no. 10 lat temu. Ja pamiętam, że wtedy powiedziałem Pawłowi Małaszyńskiemu, jeżeli to się okaże klapą, to ja już nigdy więcej w kwadracie nie wyreżyseruję. Tak. Ale się okazało sukcesem. No. Potem następna sztuka, sukces, następna sztuka, sukces. Potem zatrudniłem reżysera z zewnątrz. Klapa. Potem ja. No to sukces. Przysięgam ci, so, może to... moglibyśmy, nie, będę, nie aha, będziemy tu aha, ludzi dobra, i teraz dobra, katować dobra, tym, tak, tak. ale moglibyśmy przejść tytuł po tytule. Dobra, dobra. Yy, 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 niuanse reżyserii, tak? Ja od początku swojej tak zwanej kariery dziennikarskiej badam. Na czym polega ten, że ktoś jest genialny w reżyserii? Nie wiem. Nie wiadomo, ale to wiesz są takie niuanse, co? no nie? To są, to jest, to są, wiesz, co jest ważne? Żeby nie no. kazać aktorowi zagrać tak, jakby ty byś chciał, tylko tak zrobić, żeby on myślał, że to był jego pomysł. Wiesz, no, no tak, taka psychologia, to jest, to jest genialne, to jest tak fantastycznie się pracuje, szczególnie jeśli samemu się jest aktorem, to ten język jest bardzo łatwy, umiemy mhm. się porozumiewać jakby poza werbaniem też i to działa i ci aktorzy naprawdę grają u mnie lepiej niż u innych reżyserów mhm, i dobra, no może się teraz przechwalam, okej, okay, ale... Twoje prawo. Ale za to dostałem, dostałem teraz po łbie ten rok temu, tak? tak za tak. to, że właśnie sam reżyseruje, że sam gra w spektaklach. No tylko jak ja grałem z Małaszyńskim, to mieliśmy full kompletnie. I wtedy tak? jak proszę, reżyserujesz, no to... Poza tym, że jesteś dyrektorem na stanowisku i z pensją, to też za reżyserię otrzymujesz honoraria, tak. ratyfikacje. A za, 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 za spektakle za... dostaje też coś takiego, jak, jakbym był aktorem gościnnym. Czyli, jakbym był okay. czyli dobra, dobra, dobrą, dobrą stawkę. I też zawsze e... pilnowałem, żeby, Wiem. żeby nie mieć najwyższych stawien. Ale, ale to powodowało, że też miałeś wrażenie, że osiągasz spory sukces także finansowy. Tak, tak, tak było. Prawda? Tak, no właśnie. Tak. No, wiesz, było nie, tak, nie zaglądałem. Ale, do, ale kieszeni, do tej pory ale... jestem przekonany. Że teatr, kwadrat i ludzie w, pracujący w tym teatrze i miasto stołeczne Warszawa zyskiwało więcej niż ja. A, okay. a inaczej, mhm. może teraz traci więcej niż, niż tak, ja. Tak. A, a pani dyrektor teraz też gra w teatrze kwadrat i też dostaje dodatkowe. Mhm. Pieniądze za spektakle, tak? za zagrane przedstawienie. Legardis. Nie ma w tym nic dziwnego. Tak, to jest naturalne tak, działanie. Tak naturalne, jest. jeśli się jest oczywiście dyrektorem, aktorem, tak? Tak jest. A powiedz mi, pamiętasz swoją waszą sytuację taką finansową, materialną tego, tego pierwszego września, nie, nie 1 września, no powiedzmy po powrocie z tych ferii, mm -hmm. temu, jaka ona była, Mieście jakieś oszczędności, mieście zakupione na nadmorską mieliśmy... nad posiadłość, mi, mieście leasingi, czy byliście po, po tych mamy kilku leasingi. latach, świetnych, mamy, mamy świetnych sezonach, nie, może właśnie... pan i pani Neyman byli już tacy, no, przy, po, przed pięćdziesiątką, jesteś człowiekiem, tak. który żadnej pracy się nie boi, no, że nie, do... właśnie niestety powiem ci, że jestem zaskoczony, że tak słabo się zabezpieczyłem. Zwłaszcza, że nie znalazłem w twoim życiu się rozwodu. A rozwody są, powiem ci. Są 26. 50% lub więcej. No dalej. i no zarabiasz tak do... na mieszkanie, jakaś żona w nim zostanie. <noise> tak tak mawiał Marek 7, nie mówiąc oczywiście nazwisk, bo nie wypada. On parę mieszkań oddał my mieliśmy trochę odłożone mamy gdzieś tam jakąś ziemię kupioną którą pewnie sprzedam bo ona też ona na kredyt jest kupiona Dobra, no. Bo uznałem, że bo ja nie umiem oszczędzać, tak? Myśmy Dobra. dużo wydawali pieniędzy. Myśmy pokazali dzieciakom cały świat, wydawaliśmy mnóstwo kasy. Mamy, tak. mamy dom, który jest jeszcze skredytowany. Także my Aha. mamy dużo cały czas kredytów. To nie jest tak, że myśmy mhm. byli, nie wiadomo, jakimi kryzusami. Mhm. E, a teraz jeszcze wydajemy mnóstwo tych pieniędzy na, na, na rozbudowę tej nowej firmy. To jest inne zagadnienie no no, no, tak. prostu to, to są teraz <coughs> koszty inwestycyjne. No dobrze, ale więc... ale, ale zapłakajesz kiedyś na tym. Swoim losem, że, że, że jest ciężko, że mogłoby być lepiej, że mogłoby się dalej toczyć, albo że czegoś nie dopilnowałeś jako dojrzały facet tak, głowa rodziny. Tak, kurde. zapłakałem, zapłakałem. No zapłakałem nad tym. Oczywiście bez łez, jak mówię, nie, raczej u mnie to się raczej w jakiś taki rodzaj autoagresji nawet o, przejawia. Znaczy nie mówię tak. teraz o jakby po, po jakichś pomysłach krzywdzenia się, tylko takiego obwiniania siebie. Wie, wie. Jestem na siebie wściekły, że mogłem być tak naiwny na przykład. Jestem, najbardziej mnie dotknęło w tym wszystkim, ten, najbardziej mnie dotknął zawód y, związany z, z niewdzięcznością ludzi i z, z taką niestałością w uczuciach. Jedna pani, y, aktorka bardzo znana, Krzyczała, jak tylko wchodziła do, 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 do bistro, które też prowadziła fundacja. W bajce? E, tak, przy bajce. Przy bajce, przy, a, bajce tak. przy kwadracie, tak. No, no, no. Krzyczała: Och, a tam mój ukochany dyrektor, najlepszy dyrektor teatru. Po czym potem wszystkim mówi: Ja nie mogłam się podpisać pod listą poparcia, bo ty na, na spotkaniu tak byłeś wobec nas niemiły. I ja mówię: Naprawdę? Mhm. To, to był powód, gdzie ja dłu się moje życie, całe moje ta, życie ta, i kariera. Ta, ta, ta. Bo przecież to, jak ta. mnie zniszcz zniszczono też wizerunkowo, powoduje, ta. że ja na przykład proponuję y swoje usługi w jakichś teatrach innych, no, no i no wszyscy mówią, nie, no wiesz, wyprostuj sobie najpierw PR. Tak? Coś takiego. No ta, Ale ja to też ta, ta. rozumiem, no bo przecież publicznie dla ludzi to ja jestem właśnie, o, Moberem jakiś instytut teatralny, Nie. który ma też swoją stronę taką niby quasi redakcyjno-dziennikarską no, no. mhm. napisał kolejny przy, przykład Mitów w teatrze, ja już jestem pod mitów pisany, rozumiesz? Niebywałe, że można coś takiego zrobić człowiekowi i nikt. Wszyscy mówią, wszyscy politycy, do których się zwracałem, radni, ja pisałem pisma, które nigdy nie uzyskały żadnej odpowiedzi, żadnej. Mimo że jest obowiązek urzędniczy odpowiadania na pisma. Protesty i tak dalej nie dostałem nic, ale wszyscy mówią, kurde, ale oni cię potraktowali strasznie, no strasznie. Ale mi szkoda cię, naprawdę. No ale, no i co? No, no nic, no, no nic. A ja jeszcze nie mogłem, wiedzieć. jeszcze Wam powiem jedną rzecz wszystkim, no. że ja idiota powinienem był od razu pluć na to, co się dzieje w ratuszu, już w wakacje, tak? Czy nawet przed wakacjami. No, no. Ale szły wybory, a mi tak strasznie zależało no. na tym, żeby Piś przestał rządzić, że mówię, trudno. Nie będę pluł teraz na, 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 na władzę liberalną, bo zaraz mnie wezmą do telewizji publicznej. Aha. Pi Pisowskiej, wezmą Neymana na standard i będzie, że Trzaskowski niszczy wspaniałych I ludzi. I kulturę. Tak. No i, ja, i, I ja bym, ja nagle nic z tego, ni z owego to, stałbym ta, się... użyto by Neymana jako ta. tego, który powiedział. Ten Neyman powiedział ta. i by nawet... I trzeba ty... ratować Neymana ta, bo, przed bo tak, Platformą Obywatelską. Tak, bo, bo tak działały wtedy drodzy, drogie dzieci, prawda, tak, tak, tak działały, działały reżimowe media. Wiadomości no. o 19.30, że 19.49 wchodziło 6 minut do Tusku lub okolicach, no nie? No. No, i a w tym, paszkwil, wypadku, poszłoby, w tym no. wypadku poszłoby właśnie, że ratusz niszczy kolejny ta, teatr, bo przecież ta wiceprezydentka zniszczyła już dramatyczny, wcześniej, wcześniej teatr komedia. To nie jest tak, że ja jestem jedynym teatrem, który podupadł, odkąd ta pani została wiceprezydentką. Ja, nie? Do spraw. Kultury, tak? Tak, tak się tak. No ja. Najpierw była, była dyrektorką, koordynatorką do spraw kultury. Nie istnieje taki, takie stanowisko. Ale, Ale istnie... powstało, ona nim, nią została, a jak przestała nią być, została wiceprezydentką, to stanowisko przestało istnieć. Okay. W ogóle. Bo, bo jest też rozbudowany i kompetentny często Wydział Kultury. Normalnie w, na, na no, świecie, no. jak już jest dyrektor no. Biura Kultury, to nie potrzebuje nad sobą jeszcze. No dobrze. Dyrektora koordynatora. To prezydent Trzaskowski lub jego sztab no muszą wiedzieć o tego rodzaju rzeczach, to co opowiadasz, więc być może tutaj pytanie jest do samego pana prezydenta albo jego rzecznika. No -rzecznika. ja bym chciał, żeby ktokolwiek na odpowiedział na moje pytania, bo przez rok ja. nie odpowiedział nikt, bo ja. no y no pracownicy Teatru Kwadrat odeszło z, z Kwadratu bardzo dużo ludzi. Ze mną, czy po o, mnie. Ostatnie, Bardzo dużo ludzi. O, oczywiście Małszyński, naj, no no Tak, sprawa, Ale tak. też Agnieszka Sienkiewicz zrezygnowała z etatu, czy z pracy? Tak, z etatu, nie, wiem, z, nie z etatu. wiem jakie są jej plany. A, okej. Okay. Tak, no, więc... no dobrze, nadal współpracuje, ale ten. Kto jeszcze? Mówiłeś, no cały, że... dział, cały dział administracji, tak? Ten, ten mobbingowany mhm. przeze mnie i przez moją żonę dział administracji, tak? znaczy przez moją żonę, która była ich. Oni odeszli wszyscy praktycznie. Aha, okay. Znaczy, źle mówię administracji, tam promocji, yy, promocji reklamy, i, sprzedaży. Tak, i organizacje, i organizacje. W każdym razie bardzo dużo tam, tam ludzi. Dziewczyna, mhm. która y, była mobowana przez teraz, aktualną kierowniczkę, mhm. złożyła y, sprawę w sądzie o mobbing, już przeciwko instytucji Teatr Kwadrat, no bo skoro teatr zamiot sprawę pod dywan, no to ona wyszła mhm, z tym y, y, już do, do, mhm. do sądu. Mhm. Także te sprawy będą wy, wypływać i to, te, te, ten smród będzie się cały czas wydobywał, tylko że to nie jest ja jak oglądam, słuchajcie, amerykańskie seriale i widzę, że ktoś, ja na ciebie naplułem, a ty, mniej, a ty a jestem z tobą jutro w sądzie, to ja autentycznie płaczę. Wtedy bez łez, ale okay. normalnie dostaję wściekłości, takiej bezsilności. Jak to jest możliwe? Oczywiście te, też pewnie przesadzają, uh -huh. ale jak to jest możliwe, że ty mi robisz krzywdę, a ja za miesiąc mogę cię pozwać do sądu i ty tak. jesteś wezwany do sądu? I to działa? I, to, I jakoś to takiej, funkcjonuje A ja przy, u, się... przy, przy otwartej przy ubicy i na zasadach A. komercyjnych. A ja złożyłem pozę w sądzie przeciwko wyborczej. Po trzech miesiącach okazało się, że sąd uznał, że 12 200 zł, które wpłaciłem jako wadium, to jest za mało, bo ma być 12 700 załóżmy. Ja już nie pamiętam dosłownie pojedynczych cyferek. No to moi prawnicy mówią, wpłacaj jak najszybciej te 500 zł. A. No to wpłaciłem Szyma. te 500 zł. Mijają 3 miesiące i okazuje się, że ten pozew został cofnięty, bo to jednak nie miało być 12,700, tylko 12,790. Więc wszystko pół roku poszło. No więc teraz wpłacam tego samego dnia 12 970 dostaje mm -hmm. informację za trzy miesiące kolejne czy dwa, mm -hmm. że tak, tym razem pozew już jest dobrze opłacony ale mm -hmm. myśmy w sądzie, ale myśmy go źle zaksięgowali, więc musimy go niestety do pana zwrócić i musi pan jeszcze raz z nim wystąpić dzisiaj, wracamy czy do jutro. punktu zero jestem tam, no, punktu, tam. Punktu zero. i po, ty, po czym mm -hmm. to było tam półtora miesiąca dobrze. temu, ten ostatni mm -hmm. gdzie już złożyłem i teraz dostałem już sygnaturę sprawy, więc już przynajmniej tak. wiem że sprawa wreszcie w ogóle została przyjęta, bo to jest niebywałe tak, mówimy o sytuacji po po, po, po kilkunastu miesiącach od tak. zdarzenia, jeżeli, tak. jeżeli e, e, uznajemy, że rozpoczęło się to w lutym 2023, e, czy też, w, no tak, w lutym, tak. Tym, tym artykułem, tym pomówieniem, tak. e, e, jesteś w punkcie zero, ale. Nie, nie chcesz popuścić tego, mimo że to Ja nie trwali, mogę, bo czy... ja po prostu ja muszę to wreszcie... Mimo, ja, mimo ja... Że, że zakończy się za długo i... Powiedzieć... Ale Polacy muszą wreszcie usłyszeć, Polacy, o Jezu, jak to brzmi, ja nie, mówię, może, moi pot nie, potencjalni kontrahenci tak. i moi potencjalni widzowie muszą gdzieś wreszcie przeczytać Gazeta Wyborcza przeprasza za kłamstwa i za, za, za zniszczenie życia człowiekowi, tak? tak? To znaczy, okay, I Miasto Stołeczne jest. Warszawa, które też jest yy, mhm. w, innej, w innej sprawie pozwałem do, 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 do sądu mhm. miasto, Yy, też to musi być ogłoszone, że, 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 że zostałem po prostu skrzywdzony. Kropka, co ja mam więcej mówić? Tak? Okay. Mhm. No co tu, co, co tu gadać? No, szczególnie, hmm. że jeżeli robisz coś źle, to można ci na przykład powiedzieć, stary, ale robisz to źle. Albo mhm. to. Mhm. Kiedy, kiedy pracownicy teatru poszli ratować, bo to nie jest tak, że nie, nikt nie, nie robił nic, mhm. poszli w moim imieniu jakby lobbować mhm. w, rat, w Ratuszu, czyli w biurze kultury, mhm. to dyrektor biura kultury powiedział: Przychodzicie, zanim cokolwiek powiecie, to pamiętajcie, że mówimy o najlepszym menedżerze kultury w Warszawie. To powiedział własnymi słowy. Dyrektor biura, biura kultury. Tydzień przed tym, jak, jak usłyszałem, że moja że zostałem, że wycofano moją przedłużenie tak, mojej tak, kadencji, tak. tak? A jak pracownicy, obie było obiecane, że, że, że biuro mhm. kultury spotka się z pracownikami teatru i posłucha ich głosów, mhm. nie zrobiono tego nigdy. Nie? Bo nie trzeba było słuchać ludzi, bo to już było poukładane dawno. No, bo jeżeli mi zabrano kaden kadencję obiecan mm -hmm. obiecaną, już, już przyznaną, tak. e tak, 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 tak. rozpisano konkurs na dyrektora mm -hmm. i dopiero rozpoczęto kontrolę, no to powiedz mi, bo ja nie rozumiem. To znaczy, jeszcze nie wiemy, czy, czy, czy nakradłeś, ta. ale na wszelki wypadek ta. już Cię wyrzucamy. Tak, ta, 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 ta. No I no potem, tak. jak już Cię wyrzuciłem, no to ja teraz nie mogę przedstawić kontroli, że nie, no jednak jesteś uczciwy. No bo co ja wtedy zrobię z, to, z, tym, z tym konkursem, który się już mm -hmm, odbył mm -hmm. i tak dalej, nie? Mm -hmm, mm -hmm. No już nic z tym nie zrobię. Mm -hmm. I zatrudniają mm -hmm. osoby, które się na tym nie, po prostu mm -hmm. nie znają, nie mm -hmm. potrafią tego mm -hmm. robić. Mm -hmm. Tak było z, z, ze Strzępką w Dramatycznym, tak gdzie to może być świetna reżyserka, ale zapewne, za, za zapewne. I ten sam zresztą, ten sam zresztą redaktor, e, quasi-redaktor z Wyborczej, pisał najpierw, że ten to, jest, na tak, że to jest skandal, jak można Utrudniać pracę artystę. Tak, tak. Mija potem pół okres... roku, i nagle on pisze, że no nie, no jednak chyba wygląda na to, że, że dla dobra ludzi i tak, 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 tak dalej, i tak, tak dalej. Tak. I nagle się okazuje, że on teraz jest przeciwko. I jakież było moje zdziwienie, jak po wyborach yy, teraz yy, ratuszowych, czyli po wyborach samorządowych, no. kto ma wyłączność na wywiad ze zwycięzcą Trzaskowskim? Uważaj, kto ma wyłączność na wywiad? Wywiad rzeka trzy strony wyborcze. Jak, jak wyłączność? W sensie, w, w, że no wyłączność, Czy znaczy chodzi że, mi o to, że że redakcja czy że osoba? Że nie, osoba. No hmm. kto zrobił facet, który się zajmuje kulturą, hmm. gdzieś tam w jakimiś takimi pierdółkami typu kładka nad nad jerozolimskimi, wiesz? I nagle to on właśnie ma wywiad trzystronicowy czy ilość tam stronicowy okay. wywiad z prezydentem Trzaskowskim. Nie? Hmm, hmm. Ja nie chcę mówić, że jest to qui pro quo, ale wiecie co? Zapraszam do sądu. Cały mhm. ratusz zapraszam serdecznie do sądu o pomówienia. Złóżcie. Okay. Za trzy lata albo pięć lat spotkamy się i będziemy mogli to sobie wyjaśnić. Może to jest sposób. No. <gry> Okej, okay, dobra, dobra. Don Kiszocie, bo to są wiatraki, wiesz. Ja wiem, I ja i... wiem bo ja, ja się to... teraz chcę zmierzyć z systemem całym. No właśnie. Okej, okay, dobra. Jesteś na tyle już silny, w, nie. W, nie, nie jesteś. Ale we się jesteście bo... we dwójkę, czy jeszcze ktoś, jest jakaś grupa wsparcia, wspomagania? jest, no na przykład, słuchajcie, no to jest tak, jak ja buduję te dekoracje oh, no. No, i tam w, u, jeszcze też wykańczam to nasze studio, ściany jakieś tam, no. to przyjeżdżają ludzie, na przykład mężowie w, w, pra, byłych pracownic kwadratu, mężowie. I przyjeżdżają, żeby za darmo pomagać. I Kną, <grym> piłują, super, i tak dalej. Fajnie, fajnie. Jest grupa ludzi, jest na przykład główny ekonomista z słynnego banku, który organizuje zjazdy takie. Ja nie wiem, jak to nazwać komu, komu, komuny Co wspierającej. I że, że jest tam jest. Tamtej, że szkolenia, że nie, nie, wsparcie. Nie, tak, przyjeżdżają w soboty. I przyklejają płytki, na przykład cegiel, A, ceglane. Dobra, dobra, dobra. Grupa robocza. Grupa wszystko... robocza. Tak jak, wiesz, u mormonów, nie. na przykład, jak ktoś buduje stodołę, to cała wieś buduje stodołę. No to teraz tak mamy. I to wszystko Super. ci ludzie robią za darmo, dobra. bo chcą nas ratować, chcą nas wesprzeć. To Aha, tylko dobra. chyba też pokazuje, że nie jesteśmy ludźmi dobra. złymi, bo by dobra. nikt nie przychodził pomagać, nie? No jasne. Y w Teatrze Krakowskim w Słowackiego Głuchowski Krzysztof. Jego zmagania, ale to z władzą, tak, to, prawda? Ale, ale też dyre jego, dyrektora. Jego, jego obronił zespół. Tak jego, jest, tak, Zanim absolutnie. zespół staną, stanął murem. 1 do 1, Teatr tak, Kwadrat co? niestety nie ma takich ludzi. Okej. Okay. To czego życzyć tym Neymanom teraz, Małgorzacie i Andrzejowi? <laughs> Moim zdaniem zaufania społecznego. Jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało. No, to my prawda. nie jesteśmy wielbłądami i my mhm. ciężko harujemy. Mhm. I dobrze robimy. To, co robimy, robimy dobrze, więc tylko przyjdźcie, kupcie bilet tak, no, dobra, i zagłosujcie dobra, nogami dobra. i zagłosujcie pieniądzem. Mhm. E, e, dajcie jest... nam po prostu robić to, co robimy. Dziękuję bardzo, Andrzej. Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Będziemy trzymać rękę na pulsie i e, życzymy powodzenia oraz e, czekamy na to, jak, na, jak nazwajesz, że to zaufanie społeczne w jakiejś tak, postaci, że no, w napisze. nie jesteśmy złodziejami, co ma... nie jesteśmy oszustami, nie jesteśmy moberami i wielbłądami też nie. Chociaż nie są aniołami, jak wiadomo, ale nie za to ich kochamy. Aktorzy, oni aktorzy. Andrzej Najman, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Andrzej Sołtysik, zapraszam.